Górole, górole, góralska muzyka, całe światło będzie z nima takienika. Całe światło będzie z nima takienika. Tą góralską nutą chcemy Was pięknie zaprosić na kolejny już Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich do Zakopanego, który w tym roku odbywać się będzie w ostatnim tygodniu wakacji od 22 do 30 sierpnia. Festiwal wyjątkowy, był jubileusowy. Obchodzi już 45. urodziny, a wszystko zaczniemy w piątek od koncertu muzyki inspirowanej tradycją na folkową nutę o godzinie 20 w Trybunie Tutki. Goście z nowym programem Zakopane, Łodkopane, sięgającym do tych najpiękniejszych korzeni kultury góralskiej i zakopiańskiej. A wcześniej Kuba Bołaz-Wilk i Agata Siemaszko, na początek zespół Jastrun, a jeszcze wcześniej warsztaty i spotkania z tradycjami rodzinnymi. W tym roku gościć będziemy góroli z różnych stron świata, ze 4 kontynentów, z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. W sumie przed naszą publicznością zaprezentuje się jazd 20 zespołów z 15 krajów, między innymi z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Macedonii, Rumunii, Węgier. Swoje tradycje kulturowe i folklor pokazują nam też zespoły z Iraku, z Rosji, z Indonezji. I gościem specjalnym będą nasi podhalańscy górole z Kanady. A w poniedziałek i wtorek, jak co roku, międzynarodowy konkurs kapel śpiewoków instrumentalistów. Swoje oryginalne instrumenty, swoje śpiewki, swoje nuty zagrają górole z różnych stron świata. W tym roku nasz konkurs przyjmie imię świętej pamięci Władysława Trybuni Tutki. Chcemy, żeby ta wybitna postać, wielki artysta i muzykant dalej żył między nami, by patronował nas i młodzieży i co by my dalej mogli się cieszyć jego muzyką i dziełami, które nam ustawił. Ryktujemy też jubileuszowy koncert, w czasie którego przy muzyce, przy śpiewie, tańcu wspominać będziemy minione lata i te osoby, które tworzyły nasz festiwal. W drugiej części zaśpiewa dla nas Hania Chowaniec-Rybka, a potem będzie wspólne śpiewanie. Serdecznie pytamy na jubileuszowy koncert, który odbędzie się we czwartek o godzinie 20:30. A zaś od poniedziałku dni narodowe, spotkania z kuchnią, z tońcem, z nauką tońca, ze wspólnym śpiewaniem przy watrze w wiosce festiwalowej. Kochani, czeka Was i noc. Dużo atrakcji, niespodzianek. Serdecznie Was pytamy, przyjeżdżajcie do Zakopanego, żeby z górolami z całego świata przeżyć piękną i ciekawą przygodę.